razem i tym, którzy z tej racji, że Caritas jako działalność Kościoła istnieją, z pomocy innych ludzi dziękują Panu Bogu. Bo przecież wdzięczność to nasza cecha. Choć w Ewangelii jest napisane, że na 10 uzdrowionych tylko jeden przyszedł Jezusowi podziękować i był to cudzoziemiec, obcy człowiek. Ale my dzisiaj właśnie chcemy dziękować Panu Bogu za tych wszystkich ludzi, którzy angażują się w działalność Caritas i tych wszystkich, którzy pomagają, aby pomoc mogła docierać do tych, którzy jej potrzebują. Czy to poprzez organizowanie transportów, czy też poprzez dobrą informację, czy też poprzez robienie wywiadu środowiskowego, czy też nawet poprzez zawiezienie kogoś do centrum parafii dobrej, aby z pomocy żywnościowej mógł skorzystać, bo sam nie dysponuje własnym środkiem transportu. Chcemy także i dziękować przede wszystkim Panu Bogu za tylu dobrych ludzi. Bo tak naprawdę to nikt nic nie musi. Dlatego to istnieje, ponieważ są ludzie, którzy chcą to robić. Dlatego tym bardziej trzeba Panu Bogu za to dziękować. Za tych, którzy się angażują i tych, którzy chcą innym na miarę swoich możliwości pomagać. Kochani, witam Was wszystkich zgromadzonych na tej mszy świętej wspólnotowej bardzo serdecznie. I zapraszam do takiego udziału w tej naszej wspólnej modlitwie, aby była miła Panu Bogu, a równocześnie abyśmy także poprzez tę Eucharystię uczyli się wdzięczności pierwszy względem Pana Boga, a potem względem innych ludzi. Dobrego Boga za nasze grzechy przepraszajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Który płacisz grzechy.
że za człowieka rzeczliwego odważyłby się ktoś po nich śmierć. Bóg zaś opracuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, że teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i robić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto Słowo Boże. Dlatego, że
wolność w tamtych czasach była inna niż dzisiaj. Choć dzisiaj wielu także głodu umiera, to jednak kiedyś to było zjawisko normalne i powszechne. A poza tym przez choroby, przez wojny wiele dzieci zostało półsierotami, a więc także bez środków do życia. I tymi grupami opiekował się w tamtych czasach pierwotny Kościół. Święty Paweł mówi, że życie chrześcijańskie opiera się właśnie na opiece nad wdowami i nad sierotami. Oznaczało to, że to był pewnego rodzaju styl życia chrześcijan. Miłość więc nie była tylko traktowana jako pewnego rodzaju działanie Pana Boga, a my jesteśmy tylko odbiorcami tej miłości, ale oznaczało to, że skoro Bóg nas umiłował, to my jako chrześcijanie tą miłością, jaką Bóg nas obdarza, żyjemy na co dzień i dlatego stajemy się ludźmi, którzy kochając są zatroskani także o innych. I właśnie słówko miłość to nic innego jak charytas. Stąd nazwa kościelnej instytucji Caritasu bierze się ze słówka miłość, tłumaczonego Caritasu, na język polski. Caritas przyjął zasady pewnej instytucji w Kościele. Ale tak naprawdę to niewiele od czasów pierwotnego Kościoła się zmieniło, dlatego że współczesny Caritas działający w parafiach, w diecezjach, może tyle zaoferować potrzebującym, ile oferują ludzie wierzący. My jeszcze mamy coś takiego jak pomoc unijną. To jest pewnego rodzaju dodatek pozakościelny, ponieważ źródło niekoniecznie musi być chrześcijan. Ale ponieważ przechodzi przez Caritas jako instytucję, dlatego właśnie jest to także i działanie Kościoła. Przy czym znowu zwróćmy uwagę na to, co powiedziałem na początku Mszy Świętej. Dlatego to jest możliwe, ponieważ ktoś z ludzi, z parafii jest w tym temacie zatroskany. Trzeba pojechać, podpisać umowę z odpowiednimi diecezjalnymi instytucjami. Trzeba prowadzić całą dokumentację, tak jak ofiarodawca wymaga. Kiedy byłem na takim spotkaniu, to mówiono do przedstawicieli Caritasu różnych parafii, że wszystko musi być, co jest dane w ramach unijnej pomocy, udokumentowane. Bo w każdej chwili może przyjść kontrol. I wtedy trzeba się z tego także od strony dokumentacji rozliczyć. Stąd właśnie te wszystkie papiery, które musicie, kochani, załatwiać. Mówię do tych, którzy korzystają z pomocy unijnej w ramach parafialnego Caritasu. Bo to tak nie może być, że ktoś dostaje, potem rozdaje jak chce, a potem ktoś to dał, przychodzi i ten to dawał, to nie wie co z tym zrobił, nawet nie wie komu i dlaczego. Tylko właśnie to udokumentowanie jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Ale znowu, żeby to było możliwe, czyli ta pomoc w ramach pomocy żywnościowej unijnej, to muszą być ludzie, umowa musi być podpisana, musi być prowadzona dokumentacja, ale pamiętacie, w jaki sposób wielu z was pojawia się, skąd ma informację, że trzeba o tej godzinie i tego dnia się pojawić. To także jest działalność ludzi. Ktoś inny dostarcza tę żywność do parafii, a więc to jest
wystarcza działalność ludzi. Myślę, że wielu z Was także, tak jak mówiono w Mszy Świętej, szczególnie dotyczy to mieszkańców wiosek, coś pomaga dojechać. Wiecie co, na przykład ja słyszałem taki argument, pozwólcie, że podzielę się z nim, bo ja księża chodzą po kolędzie i tam są różne tematy. I mówiono tak, to będzie tylko cytat. Proszę księdza, jak to jest z tymi darami Caritasu? Przyjeżdżają bogaci tymi samochodami, a Caritas uwaduje, ile wejdzie do tego samochodu. To jest tylko cytat z kolędy. I moja odpowiedź. A jeżeli ci biedni ludzie, albo potrzebujący pomocy, albo potrzebujący pomocy w tej chwili, bo są w takiej sytuacji życiowej, mają dobrych ludzi, sąsiadów, przyjaciół, rodzinę, którzy rysują samochodem, to nie mogą ich poprosić. Czy ci dobrzy ludzie, którzy im pomagają, nie mają prawa tu podjechać najbardziej wypasionym samochodem, nie jakimś gratem, prawda, w cudzysłowie, bo każdy samochód, jeżeli z niego korzystamy, jest cenny, jako środek transportu, ale żeby to ludziom w oczy się nie rzucało, więc byle czym, a najlepiej to by niektórzy chcieli, aby ci związki przyjechali taszką. Niech sobie jadą, to będzie przez na pewno biedni potrzebujący, bo jak jadą samochodem, bo kogoś poprosili, bo spotkali kogoś życzliwego, to znaczy, że jest wszystko nie w porządku. I zobaczcie, ile często i ja na kolędzie muszę się tłumaczyć z działalności Caritasu. Dlaczego ci ludzie dostają, a nie inni? Dlaczego przyjeżdżają z samochodami? Jak wcześniej powiedziałem, to nie jest takie rozdawnictwo, dajemy, jak uważamy. To jest cały proces, znacie ten proces doskonale, nie będę go wam tłumaczył, ale to jest wszystko potrzebne, nawet i żeby na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego ci nie dać. Bo wtedy wszystko jest jasne i czytelne. Ale myślę, że wy także, którzy korzystacie z pomocy tych różnych ludzi, żeby nie jechać taszką, ale nawet samochodem sąsiada, mówię z rodziny, a nawet własne. Czy ktoś, jeżeli ma jakiś samochód, oznacza, że już jest tak bogaty, że nie ma żadnych szans, aby cokolwiek było sens. Co pewne kryteria, nie znam tych kryteriów, natomiast tak się wypowiada w tej chwili mocno. Panie i panowie z Caritasu wiedzą dokładniej, ja nie byłem na wszystkich spotkaniach organizacyjnych, nie wiem, jakie są kryteria, aby korzystać z tej pomocy unijnej. Ale zobaczcie, nawet ich, jak jest inna pomoc Caritasowa i chodzi mi po kolędzie. No i ktoś ma pieszka regularnie, posprzątany. Biedny, ale porządny. No i korzysta z pomocy. I ktoś inny przychodzi i mówi, ale bo ładnie w domu. A co mam myśleć, pomagam, żeby korzystać z daru? Ma być byle kim, aby korzystać? No każdy jest tym, kim jest i dba wokół siebie o swoje sprawy na tyle, na ile jest w stanie, to jest jasne. Ale jeżeli ktoś się stara na miarę swojej możliwości, jego dom jest zadbany, to nie jest kryterium, żeby nic nie dostał tylko dlatego, że jest biednym albo żonym człowiekiem dbającym o swoją rodzinę. Dziękujcie tym wszystkim, którzy wam pomagają, kochani. To jest naprawdę bardzo ważne. I tych ludzi wokół siebie macie naprawdę bardzo wielu. I myślę, że także i uświadamiajcie sobie to, że wokół was są także i inni ludzie, którzy są w podobnych sytuacjach. Zresztą jak przyjeżdżacie tutaj, na szczęście nie taczkami, tylko tak normalnie, bo te dane w ramach pomocy żywnościowej, to widzicie, ilu tych ludzi jest, prawda? I to się przewija no, przez pół dnia, ileś razy w roku, bardzo często. I dobrze, że to jest, ale bądźcie wdzięczni, że ktoś o to się troszczy, ale miejcie świadomość, że także i inni wokół was są często w bardzo podobnej sytuacji, a może nawet i trudniejszej, bo nie zawsze można w każdy kątek parafii, miejscowości tej czy innej zajrzeć. Ponieważ to się po
ani z Caritasów, jak Was już daje radę. Inni są biedniejsi od Was. Inni mają większe potrzeby. I takie zdania słyszę od naszych Państwa i Caritasów często. Warto więc o tym pamiętać. A ponieważ Pani na razie już jest, no to możemy wyznać wiarę. Yeah.
i za dość uczynieniem za nasze grzechy przez Chrystusa Pana naszego. Przez wszystkie wieki wieków.
czyli im podziękować w taki sposób, uczestnicząc w Eucharystii. Myślę, że trochę nas jest. Nawet myślałem, że będzie nas dużo mniej, powiem szczerze, ale naprawdę cieszę się, że aż tylu nas jest, by Panu Bogu i ludziom właśnie w Eucharystii dziękować za działalność Caritasu, za to, co się dzieje w ramach parafialnego